Witajcie, pozdrawiamy z Campo di Fiori, placu kwiatów, gdzie akurat przed chwilą zjedliśmy takie mini śniadanie, znaczy to śniadanie wielkie słowo, cappuccino, do tego było takie ciastko z syropem klonowym i sok pomarańczowy. Jesteśmy na placu Campo di Fiori, czyli placu kwiatowym. Najsłynniejszy targ na świecie. Nie ma słynniejszego. Campo di Fiori to targowisko od stuleci, podobnie jak Koronowo, funkcjonujące, i działy się tutaj rzeczy i piękne, i wspaniałe, i straszne. Wokół placu mieszkali artyści, no ale artyści mają to do siebie, że lubią się różnić i często oni tutaj się przemieszczali uzbrojeni w szpady, i kiedy przychodzili do tych tawern, kiedy dyskusje robiły się zbyt gorące, nie tylko o sztuce, bo i o kobietach, powiedzmy sobie szczerze, wtedy wychodzili gdzieś tutaj i często dochodziło tutaj do bijatyk. Mamy raporty policji rzymskiej, w których wiele takich bijatyk zostało odnotowanych, pobicia, połamania rąk. No ale niestety Michelangelo Merci, którego my znamy pod nazwą Caravaggio, to tutaj w trakcie bijatyki doprowadza do śmierci. Jedni mówią swojego niedoszłego teścia, inni rywala. Bóg raczy wiedzieć. Caravaggio ucieka stąd. Najpierw do Neapolu, potem na Maltę i tak dalej, i tak dalej. Ale targowisko pozostało. Widzicie, przepiękne targowisko. Tu mamy oczywiście specjalność Rzymu, karczochy. Te są takie już niefajne. Ale mamy papryki, mamy imbir. Filip Flis, czyli Janusz Flis, byłby tutaj zachwycony. Filip, to coś dla ciebie. Szalotka, tu są owoce, to też jest jadalne oczywiście, pomidory w różnych konfiguracjach, słuchajcie, naprawdę wspaniałe. No i karczochy, patrzcie, jakie piękne karczochy. Filip, nie wiem co to jest, bo wygląda jak bakłażan, to nie wiem, to jest jakaś rzodkiewa, no buraki to rozpoznaję. No i do tego oczywiście są miody, limoncello. Prawda jest taka, że zmienił się ten targ, bo pojawiło się bardzo dużo Pakistańczyków. Losy, 10 euro za kilogram. Zmienił się ten koloryt, nie ma tych prawdziwych Włochów, chociaż i oni się zdarzają. Dużo jest takich przypraw. To jest pod turystę, słuchajcie. Pod turystę to jest robione. Natomiast to, co nie jest pod turystę robione, to są te wszystkie takie owoce, warzywa. Bo to, co jest paczkowane, to słuchajcie, wybaczcie, ale to jest siara. Sorry, Winetu, że to powiedziałem, ale taka jest prawda. Natomiast, buongiorno, buongiorno. Ale tu jest, patrzcie. Jakie oliweczki, ho, 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 super oliwki. No a tutaj na placu kwiatów, na Campo di Fiori, niestety miały miejsce również wydarzenia tragiczne. W 1600 roku został spalony tutaj za swoje poglądy Giordano Bruno w roku jubileuszowym. Za poglądy, nie chciał się ich wyrzec, miał taką szansę. Słuchajcie, wielu mówi, że to śmierć daremna. Nieprawda. Ludzkość potrzebuje takich właśnie ludzi jak Giordano Bruno, którzy potrafią poświęcić nawet swoje życie za swoje poglądy. Potrzebujemy tych, którzy mówią nie. Nie zgadzamy się na zło, nie zgadzam się na wojnę Rosji na Ukrainie. Nie zgadzam się na łamanie konstytucji. Nie zgadzam się na niesprawiedliwość społeczną, etc., etc.
Nie będzie tych, którzy krzyczą, świat zacznie się cofać w rozwoju. Przeżyjemy kolejny totalitarny czas. Już chyba w nich jesteśmy, bo zbyt mało, zbyt rzadko krzyczymy nie. A potrzeba. Słuchajcie, no przepiękne pomidory. 5 euro 25 zł, słuchajcie. No to trochę jest. Słuchajcie, poziomeczki. Już są poziomeczki za 5 euro. Możecie zobaczyć. Słuchajcie, tu już byłem i tutaj powiem wam, że jest rewelacyjny ser. No sery są takie niesamowite, że jest, ale jest parmigiano reggiano i ja sobie je kupię na pewno, słuchajcie, bo to jest bajka. Jest pecorino. Pecorino jest pecorino, słuchajcie, rewelacja. Tutaj trzeba przyjeżdżać i tutaj trzeba kupować. Nie gdzieś tam po sklepach, tylko właśnie tu, u nich. Russia? Poland. Nie, Rosja, no, dzień dobry, nie, tylko nie Rosja. Okej. Ale mnie wystraszył, o Jezu, porównał mnie do Ruska. Jeden złota koło mojego. Słuchajcie, no w każdym razie, patrzcie, słuchajcie, 8 euro, patrzcie, dynie, aż dynie to ja jeszcze mam w domu, słuchajcie, mogę się cieszyć. Mniejsze, młodsze panie, jeszcze młodsze, suszone owoce, no pięknie. No i tu mamy oliwy, słuchajcie, różnego rodzaju. Oj, rewelacja, słuchajcie. O Jezu, truflowe. No i tu mamy jeszcze, znowu, słuchajcie, to są sałaty. Po 3 euro, to nie są takie dobre. Tu mamy po 3 euro, słuchajcie, seler naciowy. No, trochę rezonu straciłem, jak facet przyrównał mnie do Rosjanina, ale jemu też się zrobiło głupio. No, ale wracamy tutaj. Wyciskane soki z owoców, słuchajcie, patrz. 4 euro za sok z granaty. 3 za pomarańczowy. To są wyciskane, słuchajcie, naprawdę. Oni biorą tutaj to i wyciskają. Widzicie? Tu nie ma żadnej ściemy. Facet ciach wkłada, dokłada jabłko, bo tak sobie klient zawyszy. I słuchajcie, pompy w Rzymie. Pamiętajcie, ta woda jest zdatna do użytku. To jest woda, która jest ściągnięta z starych akweduktów. Oczywiście pory, rzodkie weczki po 1 euro. Możesz brać limonka za 5 euro kilogram. Ojejku, przepiękne, słuchajcie. Mógłbym tu godzinami chodzić. Tu są tak mili ludzie. Tak jak powtarzam, targi europejskie to jest strefa ludzi dobrych. Tu nie ma tych ludzi, którzy rozpoczynają wojnę, ale nigdy na nie nie walczą. Tu są normalni ludzie. Nie ci z pierwszych stron gazet, nie ci, którzy zarabiają na nas pieniądze, na naszych naiwności, ale właśnie tacy jak my. Zawsze powtarzam, widziałem to w internecie, że wojny na świecie by nie wybuchały, gdyby ci, którzy je wywołują, musieli na nich walczyć. Dlatego warto przychodzić na tego rodzaju targowiska i oglądać to, co robią Włosi. Słuchajcie, fantastyczne, buongiorno. Patrzcie, i są makarony, i jest galina. Słuchajcie, pecorino
jest 34 euro zrobione. Ale zobaczcie. Questo z sheep cheese di Roma. È il pecorino romano. Con questo fai la carbonara, cacio e pepe, amatriciana. Czyli widzicie, pecorino do carbonary. Żadnej śmietany, tylko właśnie carbonara. I słuchajcie, ten targ jest w cieniu tego niesamowitego pomnika Giordano Bruno. Fantastyczne. Zakonnice. Wszyscy przychodzą tutaj kupować warzywa. Wszyscy się uśmiechają, wszyscy są radośni. Starsza pani, zakonnice młodsze i starsze. I ten Giordano Bruno. Który zginął w imię wolności słowa. Który zginął za to, żebyśmy my, Europejczycy, mogli tutaj przyjeżdżać od czasu do czasu, kiedy nas stać i spotykać się z innymi Europejczykami. Pozdrawiam i chylę czoła przed poświęceniem Giordano Bruno.